Promień kuli i promień podstawy stożka są równe 4. Pole powierzchni kuli jest równe polu powierzchni całkowitej stożka. My musimy obliczyć długość tworzącej stożka. Przypomnijmy sobie wzór na pole kuli to jest 4 pi r kwadrat, jeżeli kula ma promień r. Teraz przypomnijmy sobie wzór na pole stożka. Jeżeli w podstawie mamy koło, o promieniu r, to w podstawie będziemy mieli pi r kwadrat pole plus jeszcze pole boczne pi r l, gdzie l to tworząca stożka i ją musimy obliczyć. Wiemy, że te dwa pola są równe, r -y są takie same w przypadku kuli, w przypadku stożka dodatkowo wiemy, że r jest równe 4, także moglibyśmy od razu tutaj podstawić do naszego wzoru, ale może na razie przyrównajmy te pola Wiemy, że pole kuli jest równe polu stożka, czyli 4 πr równa się πr plus πrl. Moglibyśmy jedno πr kwadrat przenieść na lewą stronę. 4 πr kwadrat minus 1 πr kwadrat to 3 πr Takie uproszczenie, albo inaczej mówiąc, od obu stron tego równania odejmujemy πr po lewej stronie mamy 3 pi r kwadrat, a po prawej stronie po prostu pi r l. No i teraz możemy nawet podzielić to równanie stronami przez pi razy r. Po lewej stronie zostanie nam 3 r, 1 r, czyli kwadrat skróci się po podzieleniu przez r, a po prawej stronie zniknie i pi i r, zostanie samo l. No to już teraz możemy na pewno podstawić pod r znaną wartość 4. 3 razy 4 to się równa l, czyli widzimy, że tworząca stożka, żeby był spełniony ten warunek równości pól, musi być równa 12. No i to jest odpowiedź do naszego zadania, czyli poprawna jest odpowiedź d. Oczywiście mogliśmy dużo wcześniej pod era podstawić czwórkę, no ale tyle rzeczy nam się tutaj ładnie upraszczało. Dlatego ja jeszcze nie podstawiałem, tylko upraszczałem tak długo jak się da, i dopiero na koniec podstawiłem cztery. Ale również na tym etapie tutaj moglibyśmy pod era podstawić czwórkę. Jeżeli tak byłoby nam wygodniej, to to również byłoby dobre podejście.